to sobie osobnego live'a zrobimy. Co, słuchaj, co ja się mogę odnieść do tej sytuacji w PiS-ie i w ogóle tego, co się dzieje tutaj na scenie politycznej, jak do metafizyki chińskiej, czyli mogę powiedzieć o ludziach, którzy będą mieć ciężki rok i którzy będą ludzie mieć dobry rok. Na pewno poprawi się sytuacja pana Banasia. Pan Banaś zresztą z roku urodzenia koza. Kozy miały ciężki rok, bawu jest ich naturalnym wrogiem antagonistą i on był po prostu pod obstrzałem i na celowniku, na afiszu, można powiedzieć, światłem po oczach dostał pan Banaś w roku 21, bo to był rok, który dla niego był najtrudniejszy z wszystkich 12 i to było jakby pewne, że tak będzie. Ale pan Banaś jest też karateką, czyli jakąś tą filozofię wschodu zna i rozumie. I przeczekał i przechodzi do kontrataku żelaznymi argumentami w postaci tych właśnie dowodów pegazusowych, latającego konia, tak, w pewnym sensie. To też jest taka nazwa w metafizyce chińskiej, ten latający koń, czy koń podróżny, czy po prostu jest taki układ, który powoduje perturbacje, układ na niebie, no i taką nosi nazwę właśnie tego konia podróżnego. No, jasne. Także... Ja mam jeszcze prośbę taką czysto techniczną, wiesz co, bo trochę nam szura mikrofon twój, nie wiem jak go masz. Bo ja się bawię kabelkiem, tak, przepraszam. No, ale jeszcze to pan Banaś na pewno poczuje ulgę, a natomiast gorzej będzie miał i to w 100% gorzej. Można powiedzieć, że wpadnie w głębokie tarapaty pan ten premier pełniący obowiązki Morawiecki. Premiera. Tak. To jest człowiek, który ma najgorszy czas. I to jakby jeszcze w połowie stycznia nie było tak wyraźnie odczuwane, a jak się zaczął luty i wkroczył tygrys, no to on tą małpę chce zagryźć, ten tygrys, wiesz, a Morawiecki jest małpą. Jest małpą i te wszystkie nerwowe ruchy i te miny i tą gestykulację, mimikę takiego, no nie można powiedzieć, że to jest wiejskiego oszusta mimika, to jest salonowego oszusta, kasynowego takiego szulera, takiego karcianego szulera, to jest taki wyraz twarzy raczej, no ale on już nie wytrzymuje ciśnienia i on zaczyna... Że blefuje, tak? No, był to taki blef, nie? Tak, próbował go zastraszyć, a zaraz się wycofał i się obstrał, nie? Więc co taki... Ja myślę, że on nie, że on w tym momencie nie blefował, tylko blefuje cały czas, w większości to jest cały czas ten sam wyraz twarzy, to kaprawe oczko takie jedno... Tak, i w tym momencie już nerwy mu puszczają na tyle, że on właśnie zaczyna używać mimiki w ogóle, czyli traci tą kamienną twarz. I to są pierwsze objawy tego, jak Morawiecki... No tak, rzeczywiście, bo on był taki cwaniaczek, nie? Taki, kurde, a tam, wiesz, że przyjdzie głupi i kupi, nie? Że to jak tam na tych taśmach, to co na tych taśmach mówiłem, to wiemy sama w głowie, nie? To on też widać było, że przeszedł tam kursy komunikacji, umie używać rąk, robi te akcenty, to jest wszystko wyuczone, to nie jest szczere, to nie jest naturalne, to nie jest naturalny dobry mówca. To jest taki lektor, taki bardziej manekin, garnitur do prezentowania pewnych spraw. No i człowiek zadaniowy, nastawiony na własny zysk, własną korzyść, własne jakieś tam owoce tego wszystkiego. Natomiast no, te owoce bywają gorzkie i akurat w 2022 roku, w roku tygrysa, jako taka zodiakalna małpa klasyczna, oszustka, bo małpy lubią oszukiwać, ogłupiać, no to ten człowiek będzie mocno przywołany tutaj do rozsądku, do tablicy, będą się wszyscy nim interesować. Będą patrzeć, jak cierpi. On będzie cierpiał i to w sposób spektakularny, tak jak to cierpiał pan właśnie Banaś rok wcześniej. I tak też może w tym otoczeniu, tam jest duża kumulacja tych wszystkich strygonów wody, którzy są nastawieni na swoje korzyści. To nie są altruiści, to są egoiści. Oni tam są po to, żeby sobie dobrze zrobić, samemu się nachapać. No, czujesz. Są ci wszyscy z roku szczura, tam jest mnóstwo szczurów. To jest właśnie ten nieszczęsny podgryzacz szczur Maciarewicz. To jest ten urzędujący nam
pan prezydent Andrzej Duda. I to jest też jego żona pana prezydenta, i to jest ten były Szumowski. To jest cała ta ekipa takich mocno na sobie zakręconych i na swoich korzyściach karierowiczów. No i oni też będą mieć gorzej, no bo Tygrys jest sprawiedliwy, nie lubi korupcji, nie lubi kłamstwa, walczy z demonami. Jest, no, także oni wszyscy mogą zebrać owoce swoich czynów. Tak. No, to może być ciekawe. Także tu mówisz, że zapowiada się, że będzie rzeczywiście ich upadek. Nie mówię tego, czy to będzie upadek, czy to będzie upadek. Ale podobnie do sceny. Oni zależą od pewnego układu, który jest właśnie kwestionowany, ten układ. On jest, oni są zależni od suwerena. Natomiast ich suwerenem to nie jest to społeczeństwo, które tutaj teoretycznie ich wybiera, lecz suwerenem ich są Stany Zjednoczone i kapitał stojący za tamtym krajem. Także jeśli ten suweren właśnie ma gigantyczne kłopoty, to też może charakteryzować ten rok, że w drugiej połowie roku wszyscy się zmierzymy z drastycznym spadkiem siły nabywczej pieniądza i spadkiem w konsekwencji poziomu życia na skutek kurczących się możliwości finansowych. Pomimo niezmienionej liczby, w sensie cyfr na koncie, po prostu ten pieniądz będzie dużo mniej mocny, będzie słabszy. No to jeśli ten suweren jest przodujący w tej chwili na planecie w tym upadku, boryka się z systemowym, strukturalnym kryzysem, którym nie wie, jak sobie poradzić, i chciałby najchętniej zrobić to, co robi już parę razy wcześniej, czyli wojnę gdzieś daleko od siebie, tu najlepiej dużą, żeby wszyscy się tym zajęli, a nie jakby tym, że ekonomicznie tam już się nie da nic zrobić. Żeby no, nadrukowali tych dolarów tyle, że ja nie wiem, co, jakie oni mają plany. No to ci wszyscy, którzy zależą właśnie od tego suwerena, a nie od tego, który ich wybierał teoretycznie, no będą mieć problem na pewno duży i ciężko nagle zmienić kurs o 180 stopni. Jak się żeglowało z wiatrem, to nagle ciężko, jak te wiatry w okresie burzy nie są stabilne, ciężko się żegluje pod wiatr, a jeszcze bardziej wokół cyklonu, czy jakby w środku burzy, tak? Także ci ludzie mogą mieć kłopoty, no to wszystko jakby na razie rok się zaczyna i to wszystko dopiero przed nami. Natomiast już czuć, że tam już jest mocno napięta sytuacja i no. Już ich widać więcej. Muszą się pocić. Nie mogą tylko po cichu paść siebie i swoje konta, a muszą jeszcze różne rzeczy robić, które niekoniecznie chcą i niekoniecznie one im będą na przyszłość służyć. No, to może być ciekawe. No właśnie, mówię, że nie da się o 180 stopni zmienić narracji, co nie zmienia faktu, że próbują. Także przejdźmy do tematu tygodnia, czyli do końca obostrzeń w Polsce. Operacji czy czymś takim, to jak stwierdzili, że ma pozytywny test, to że ma po prostu ze szpitala się wynieść. Później tam te obrazki, które pokazywały, na pewno za to nie będzie, wręcz myślę, że będzie potępiony, to jest kwestia czasu. Jeżeli ktoś sobie tutaj, to teraz może nawet puścimy, tylko powiedz mi, czy słychać dźwięk? Nie słychać. Nie słychać dźwięku? Dobra, to ja zrobię tutaj jeszcze raz, zrobię... To słuchaj, ty to ustawiaj, ja się odniosę po kolei do tych obrazków, które puściłeś tam do tego Niedzielskiego. Niedzielski, 73. rocznik, ja sobie kliknąłem, Bawu. W roku Bawoły były na pierwszej linii jakby. Były no, zaproszone do pracy. Bawoły to są do pracy ludzie, oni jakby spełniają się w tym. Nie są doceniani za tą pracę. No i tak Niedzielski popracował przez cały rok, był wszędzie. No i doceniony na pewno za to nie będzie. Wręcz myślę, że będzie potępiony, to jest kwestia czasu. Ale to jest też przewrotność taka, że ten rok tego niby naszego zwierzęcia, w sensie, że powinien nas sprzyjać, niekoniecznie. To od nas samych zależy, czy my będziemy moralni, czy my będziemy tylko chcieli skorzystać na tym, że ten czas nas wynosi, że jesteśmy na afiszu, że jesteśmy na scenie. Niedzielskiemu myślę, że to na zdrowie nie wyjdzie w dłuższej perspektywie, ale to był
On jako bawuł tak miał okazję tutaj wypłynąć, no i wypłynął nam, ale niech już zamrukuje. Później tam te obrazki, które pokazywałeś, co do tej nagłej zmiany narracji, tego, że ktoś nie wierzy już, a wcześniej wierzył i nie wierzy w nic. Bardzo dobrze. Wiara, branie na wiarę to jest, nie jest sposób na ten świat. No, wiesz, dla mnie to jest zabawne, że ona, wiesz, była tak naprawdę jedną z twarzy tego wszystkiego, a się okazało. No tak, no słuchaj, jak to się skończyło, są ludzie, którzy jeżdżą na łyżwach za nasze pieniądze. No. Jakby różne rzeczy, ja jeżdżę na łyżwach, wczoraj byłem na lodowisku, ale w swoich łyżwach, słuchaj, za swoje pieniądze. Także w ogóle mi się ta idea tego sportu wyczynowego, jakby zawodowego, jakiejś takiej reprezentacji, ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś jeździł z polską flagą na łyżwach. Niech sobie jeździ rekreacyjnie, niech sobie kręci tam kółeczka, niech się ściga nawet jak lubi, ale jakby niech sobie to robi za swoje i wiesz, pod swoim imieniem, nazwiskiem, niekoniecznie pod jakąś biało-czerwoną flagą. Ja tego nie potrzebuję, uważam, że to jest jakieś wtórne, głupie, kontuzyjne, w ogóle bez sensu. I mało tego, że ktoś, kto jeździ na łyżwach, jest jakimś, ma być kim? Autorytetem, przepraszam? No wiesz, no celebrytów, korona celebrytów mieliśmy pod dostatkiem. Tak, no jest pełno jakichś takich ludzi, którzy no kopią kulkę, nie wiem. Dobrze skaczą, nie wiem, no biegają szybko. No co wspaniale, w buszu na pewno, gdzieś tam w dżungli. No to były ważne rzeczy, sprawy, a jednak tutaj w tej dżungli, w której my żyjemy, jednak logika, rozum, rozsądek, dystans, empiryczne podejście holistyczne, wiedza, edukacja, no, a nie to, czy ktoś jest tam szybciej, skacze i wyżej na łyżwach. No, na pewno nie były to dobre czasy dla celebrytów, to wiemy na pewno. To były czasy, gdzie celebryci generalnie powinni zamknąć mordę i się nie odzywać. No wiesz, no to są ludzie, którzy za pieniądze to robią wszystko, no. Nie dla fanu, także za pieniądze ksiądz się modli. I to się za nich może szybko skończyć. To się dla nich może szybko skończyć. Już runda za nami, nie? No bo ewidentnie COVID-y na świecie, tutaj większość krajów się wycofuje z tych wszystkich obostrzeń. W Polsce myślałem, że to będzie trwało dłużej, a się okazuje, że jednak nie. Że jednak tutaj ten temat całkiem szybko poleciał. No i to jeszcze sobie wrócimy. No i kurczę, nawet w Polsce, nie? To w miarę szybko poszło. To co myślisz o tym, czemu tak szybko i tak nagle się zaczęli wycofywać? Są sprawy ważne i ważniejsze. W algorytmy i predykcje tak gdzieś z komputerów kwantowych, z dużych mocy obliczeniowych pokazały, że nie pykło, że scenariusze są niekorzystne, jak dalej pójdą tą ścieżką. I są rzeczy ważne i ważniejsze. I będzie uruchamiany scenariusz, o którym już było mówione i zapowiadane wcześniej. Będzie realizowany scenariusz militarny jako kolejna odsłona tego nędznego tutaj melodramatu albo tragifarsy. No myślę, że co, że im się uda? Że im się uda tą militarną, no wiesz, no tam miejscowo, punktowo być może, nie? Ale czy to będzie taka, wiesz, faktycznie duża wojna? No bo na razie się wygląda, że to jest bardziej straszonko niż że coś miałoby tutaj się dziać. Scenariusz militarny to nie oznacza, że to będzie wojna. Na pewno nie już, nie teraz, bo nie wszyscy są przygotowani. No lecz jakby to, o czym ja dzisiaj będę mówił, czyli ta cykliczność, te małe, większe cykle, epicykle, cykle w cyklach i ta powtarzalność przyrody, też nam daje jakby możliwość wglądu w tą sytuację. No i to, co zostanie zasiane, zasadzone, co korzeniami tkwić będzie w tym roku, roku tygrysa, który się rozpoczął. Drzewo, duże drzewo, tygrysie, drzewo Yang. Tutaj właśnie zaczyna ją kiełkować, jego korzenie, i ono pozostanie z nami na dłużej. Tak muszę powiedzieć. Także to, co się wydarzy w tym roku, nam zdefiniuje dłuższą perspektywę. Powiem tak, no, ostatni taką skazę
bo to był tygrys metalowy, czyli taki najbardziej skonfliktowany wewnętrznie, rozdarty, taki szalony, taki troszeczkę no niestabilny emocjonalnie i psychicznie. Tygrys to był 2010 rok, metalowy tygrys. No i on się zaczął nam wiosną, tam w kwietniu, tak jak dla Polski. To, co się wydarzyło w kwietniu, 10 kwietnia, zdefiniowało nam ładnych par lat życia w tej tutaj szalonej społeczności. Właściwie to dobrą dekadę, nie? No bo z powodu Smoleńska PiS doszło do władzy, bo wiesz, religia smoleńska i tak dalej. No i na tym właściwie tak naprawdę myślimy co 6, czy teraz 7 rok już leci tej terrorystycznej władzy de facto. Także taki jest tygrys, no. To jest drzewo, które rośnie długo, powoli, ale stabilnie i solidnie. I co ma swoje korzenie, co skiełkuje w roku tygrysa, pozostanie z nami na dłużej. To, co się wydarzyło wtedy, zostało z nami, można powiedzieć, jest nam cieniem do dziś. Kładzie się cieniem nam tutaj na wszystko. No i także ten rok, choć dużo bardziej łagodny, stabilny, poukładany i harmonijny z perspektywy żywiołu roku, jakim jest woda, i samej natury tygrysa, jakim jest drzewo. I to też jest tygrys, no i też zostanie z nami na dłużej. No tak jak patrzeć wstecz, szukajmy analogii w 1962 roku. Bo to był taki ten moment, kiedy w 1962 roku ten żywioł i tygrys były mocne, obecne, i możemy tam spojrzeć, żeby zobaczyć przyszłość. Spojrzeć w przeszłość, żeby spróbować sobie wyobrazić przyszłość. Bo mnie interesuje tak naprawdę przyszłość, a nie przeszłość. No, wiadomo, że trzeba iść do przodu, nie? No właśnie. No dobra, no to sobie wrócimy do tego tematu, a teraz zrobimy sobie podsumowanie, co tam ciekawego w tej cykle nam się zbliżają. Witam jeszcze raz, bo ktoś dołączył, kogoś nie było, ktoś jest, także witam jeszcze raz, Michał Łysek z Rojowa TV. Żyć po swojemu i wiesz, na swoich własnych zasadach, no to moim zdaniem to jest rozwiązanie. No to wiesz, najbliższa, ostatnia dekada mojego życia była mega chujowa, ale była tak naprawdę etapem takiego przygotowania do tego, co będzie dalej, i zakładam, że kolejna dekada będzie polegała na wdrażaniu już tego właśnie projektu Autonomia i tych rozwiązań, i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższej dekady będę rzeczywiście miał dostępną przynajmniej dużą część tego, co tutaj opowiedziałem, więc to będzie dosyć długa historia. I na tych różnych live'ach i w tych różnych kolejnych materiałach też będę na pewno będę o tym opowiadał. Więc plus minus, taki jest plan, taka jest koncepcja, i na tym będę najbliższe lata pracował. Jeżeli ktoś, wiesz, chce dołączyć, ktoś będzie chciał skorzystać, no to możemy działać. Nie? Technologie wszystkie już są, więc to jest tak naprawdę kwestia tego, że te wszystkie puzzle, te wszystkie klocki Lego gdzieś już tam w świecie istnieją. Chodzi o to, żeby je poskładać razem w coś, co będzie spójnym ekosystemem i będzie działać. I później każdy krok po kroku będzie mógł sobie, wiesz, zaczynając nawet od zera, będzie mógł sobie wdrożyć i wejść i zbudować sobie po prostu swoją własną autonomię. Także, tak jest. No dobrze, no to trzymam kciuki, słuchaj, a to może chcę sprawdzić, jaką masz tam z daty urodzenia, wiesz, jaki ewentualnie będziesz miał te następne 10 lat, bo jak nie jesteś zadowolony z poprzednich, no to można robić korekty, jak ktoś... A jesteś w stanie to sprawdzić? No ja jestem w stanie to sprawdzić, jakby się cały czas tym kieruję, no o tym też miała być nasza dzisiejsza rozmowa, żeby żeglować z wiatrem. A jakbym ci podał teraz datę, to czy to ci więcej czasu zajmie, żeby to rozkminić? To znaczy, z którego jesteś roku, mi powiedz. 8-7. Przynajmniej tak mam w papierach. No tak, no słuchaj, no to dobra, daj tą datę, coś tam rzucimy okiem, na szybko ci coś mogę powiedzieć. No dobra. No to się nie wstydzisz, bo rozumiem, że to jesteśmy na wizji, tak? Tak, ale to raczej, no wiesz co, czekaj, na czacie tutaj jak... Na czacie ci wyślę. Nie wiem, czy dostałeś tutaj, jak jesteś w studio. Zaraz, no. Jak sobie private chat otworzysz? To jest, no mam. Godzina, jak się pamiętasz? Mama ci mówiła. Coś chyba w tych okolicach, jakoś o poranku bardziej. Ale to nie mam pewności, ale wydaje mi się, że coś w tych okolicach. Dobra. Natomiast wiesz, to jest to, co mi powiedzieli, nie? To jest to, co ma. Ty jesteś, miałeś urodziny teraz, prawda?
Tak, no dokładnie. Właśnie, no to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I prawdopodobnie załapałeś się jeszcze na tygrysa, tak? Ale już jesteś przemieszany z tym zającem, bo to już czuć, jak się z tobą rozmawia, nie? Że jakby słuchając ciebie, to nie jesteś takim stuprocentowym tygrysem, ale to zaraz będziemy wiedzieć. Bo 87 to jest rok zająca, a 86 lecz także 87 styczeń to jest jeszcze tygrys. No i teraz po prostu trzeba by się zastanowić, drogi panie, na spokojnie nad tym, jak to wygląda. No tak, tak. No tak, no słuchaj, no jakby ci to powiedzieć, bo to jest live stream, nie? No. Ja niekoniecznie mówię łatwe rzeczy, lekkie i przyjemne. No. Tego nikomu nie obiecuję nigdy. No dawaj, słuchaj. To powiem tak, jednak zapaj się jeszcze na końcówkę roku tygrysa. Ognistego tygrysa. Czyli nosisz nie tyle nawet w sercu, co w sposobie rozumowania i jakby mentalu twoim jest reprezentowane myślenie tygrysa. Nic mi to nie mówi. To jest też poziom roku, poziom głowy, jakby to jak ty myślisz, jakimi wartościami się kierujesz w życiu. Nic ci to nie mówi, no bo musiałbym omówić teraz wszystkie cechy tygrysa. Ale zostawmy to, bo najważniejsze. Robisz lekcje. No, najważniejsze dwie cechy, powiedzmy. Dwie cechy, jakie są najważniejsze u tygrysa? Tygrys jest samotnikiem, to jest pierwsza rzecz, a po drugie jest altruistą. Cokolwiek by nie myśleć o tygrysach, które także pożerają czasem ludzi, to jednak nimi kierują wyższe idee i jakby poszukiwanie uniwersalnego dobra i szczęścia dla ludzkości. Odganiają też demony i takie są. Są też uśmiechnięte bardzo często. Natomiast u ciebie ten wpływ tego zająca, czy tego 87 roku jest bardzo mocno wyczuwalny i też masz go w swoim wykresie urodzinowym na poziomie pałacu małżeństwa, czyli to jest na poziomie kobiety, która to kobieta dla ciebie będzie kontrolerką. No. Bo sam z siebie jakby z podświadomości takiego głębokiego ego, takiego też skrywanego, coś, czego ty nie chcesz okazywać światu, to reprezentujesz tutaj żywioł w dniu mistrzu ziemia in, czyli to jest ziemia taka typu piasek, ziemia sypka, lekka, nieostra, raczej taka, która rodzi albo jest miękka i uległa, tak jak właśnie piasek na przykład. W ten sposób i też można patrzeć na to, że jakbyśmy chcieli podłożyć pod ten żywioł jakieś takie zwierzę, jak podstawiliśmy pod rok, czyli taki archetyp zwierzęcy, no to odbierałbym, że tam masz po prostu zwierzę typu ziemię in, typu kozy ziemia albo bawołu. No to pytanie, na ile jesteś uparty i pracowity, a na ile jesteś lekki i artystyczny z natury. Natomiast jesteś uparty, bo masz mocny charakter, no także bardziej może to by było bawoł i to wiele tłumaczy. Natomiast nie chcę wchodzić tu w szczegóły, bo tak jak mówię, niekoniecznie będziesz zadowolony, że to, co powiem, to już świat usłyszy. No to możemy sobie tak, możemy sobie prywatnie, że tak powiem, ten temat omówić, bo to w sumie jest ciekawe. Natomiast no, powiedzmy, że miałoby to, sens jakiś tam. No tak, no, musi. Ja nie mam wątpliwości, jakby nie miało to sensu. Ja nie jestem człowiekiem, który coś robi, bo mi się coś wydaje. No i za stary jestem, za dużo rzeczy w życiu zrobiłem i jakby mi się nie chce bawić w jakieś pierdoły. Jak coś jest nie... To wiesz, narzędzie ma być skuteczne. Ja używam narzędzi, które są skuteczne i one mnie nie interesują. W ten sposób. No i tyle. No i można to czytać. Można czytać ludzi, można powiedzieć o człowieku 30% o nim. Można czytać też przestrzeń, bo to jest system, który obejmuje nie tylko szczęście człowieka, czyli to, co on robi, jak pracuje, jak się uczy, jak się stara. To jest też szczęście nieba, czyli ten moment w chwili, kiedy się rodził, jaki był wszechświat wtedy, najbliższy kosmos, jakie były na niebie wartości,
i na ziemi, jaka była pora roku, czy było zimno, ciepło, mokro, gorąco, czy była susza, czy była powódź. To wszystko jest zapisane i to nas definiuje. I nikt mi tego nie powie, że ludzie, którzy się rodzą na pustyni, a ludzie, którzy się rodzą za kołem podbiegunowym, to są tacy sami ludzie, bo nie są. Nie mają prawa być i też my też jesteśmy w zależności od tego, gdzie żyjemy i to jest szczęście ziemi tak zwane, w jakim otoczeniu rośniemy, w jakim społeczeństwie, pośród jakich ludzi, w jakiej dzielnicy, w jakiej kulturze jesteśmy zanurzeni, to nas definiuje w tych następnych 30%. No i to jest spójny system, który obejmuje jakby pracę nad czasem, miejscem, przestrzenią, geometrią kształtu. Też kuchnia jest to jest po prostu bardzo stary, spójny system ogarniania Matrixa. No i tyle. Więcej nie trzeba chyba nic mówić. No dobra, no to zrobiłeś nam wstęp właśnie bardzo dobry. Także przejdźmy w takim razie do twojej części i do omówienia, co nas czeka. No dobra, Michał, no to opowiadaj, co to za cykle mamy i jakie cykle nam się zbliżają? Witam jeszcze raz, bo ktoś dołączył, kogoś nie było, ktoś jest, także witam jeszcze raz, Michał Łysek z Rojowo TV, kłaniam się wszystkim. Późny wieczór, jestem zmęczony, dzisiaj bardzo dużo się nagadałem, bo mnóstwo ludzi chce wiedzieć, co się wydarzy w tym najbliższym czasie, ja to muszę w kółko powtarzać. No i powtórzę. Będziemy mieli nagranie, to teraz będziesz wysyłał nagranie. Tak, no i wszyscy pytają, no jaki będzie, nie wiem, dla finansów. No, to zależy, to jest indywidualne, lecz dla jednych mniej lub bardziej, ale ten rok, jeśli chodzi o finanse, niekoniecznie będziemy pamiętać jako doskonały, no bo około sierpnia pojawi się już taka świadomość tego, co się w ogóle dzieje, że pieniądz bardzo traci na wartości. Jest inflacja i następuje spadek poziomu życia, w związku z tym siły nabywczej pieniądza. Pomimo tego, że w liczbach, cyfrach mamy tyle samo na koncie czy w portfelu, jednak to już jest dużo mniej warte. No, ta inflacja, która jest, będzie tylko większa. Nic tego nie przykryje. Żadne jakby odwracanie uwagi od tego nie jest w stanie nas uwolnić od tego, kiedy się Tygrys spotka z Metalem Young w miesiącu sierpniu, czyli ze swoim przeciwnikiem, z Kruszcem, z Metalem Young, szóstką, z pieniądzem, z małpą. Jest to taki naturalny konflikt i pojawi się wtedy świadomość ogółu i rozczarowanie tym, jak skonstruowany system finansowy, który poprzez inflację, taki ukryty podatek wszystkich nas okrada i zubaża. Jeśli chodzi o giełdy, też rynki finansowe, kryptowaluty, nieruchomości, tutaj się możemy spodziewać też zawirowań i wstrząsów, tak jak mówię, dopiero w drugiej połowie roku i akurat tutaj nie podejmę się tego, żeby powiedzieć, że na przykład nieruchomości poszybują na północ czy też polecą na południe, bo to zależy od tego, jak natura tygrysia, który to tygrys jest wojownikiem, jest myśliwym, samotnikiem, też ludojadem bywa, jak się objawi. No w każdym razie na pewno linie wschód i zachód to są takie kierunki przeciwstawne w tym roku dość wyraźnie. Się możemy spodziewać tarcia i to będzie jakby główna wibracja tego roku. Tygrys to też mundur i służby, policja, wojsko. Także tutaj możemy się spodziewać, że oni wszyscy i taka wibracja też starszych ludzi, jakichś takich autorytetów sprawdzonych kiedyś tam, których ludzie zapragną, żeby było tak, jak było kiedyś, bo oni już nie chcą tej przemiany, bo Tygrys to też jest przemiana, to jest otwieranie się nowych rzeczy, które z nami pozostaną na długo. To ziarno zasiane teraz, to drzewo, tygrysie, naturalny jego żywioł. Jeśli skiełkuje, to zostanie z nami na dłużej, tak jak już to mówiłem we wstępie jakąś godzinę temu, albo dłużej do tej rozmowy naszej. Także no, nie dajmy się zwieść takim pozorom, że skoro tygrys jest natury altruistą i szuka uniwersalnych sposobów służenia ludzkości, to że jeszcze woda
w roku z niebiańskiego pnia, czyli ta woda Yang, która jest nad drzewem Yang Tygrysa, to jest woda podlewająca i karmiąca to drzewo. Nie. Absolutnie to jest woda, która je podmywa, która je łamie, bo śnieg na przykład ciężki, szrongo woleć, to też jest woda Yang. I to drzewo niestety Tygrysie cierpi od nadmiaru tej wody. To jest drzewo, które stoi wśród powodzi. Powodzi informacyjnej, powodzi przepływ, ogromny przepływ informacji, przepływ środków finansowych, niekontrolowany. Także tutaj możemy się spodziewać, że ten rok będzie harmonijny, jeśli chodzi o wstrząsy. Tak będą się pojawiać one cyklicznie i z dużą siłą. I znienacka. Tak muszę powiedzieć. Myślę, że już weszliśmy w tą fazę, gdzie już jakby te werble, które ktoś tam uruchamia, ten scenariusz jest realizowany, też militarny. Możemy się spodziewać wybuchów takich właśnie agresywnych działań, natomiast no nie działań na pełną skalę. Bardziej to będą inscenizacje, bardziej takie ryki, bardziej straszenie się, takie porykiwanie. I w miejscach raczej nie tak na pierwszy rzut oka predysponowanych. Także patrzmy dalej na wschód, patrzmy na Koreę, patrzmy na obszar ekwatorium oceanu spokojnego, Pacyfiku, cichego oceanu, jak mawiają na wschodzie, bo tam się dużo zadzieje. No i jakby z tej perspektywy ogólnej ten Tygrys taki może być taki. Jakieś jeszcze szczegółowe pytania, jakieś dziedziny życia, nie wiem, do omówienia, bo ta nasza rozmowa zaczęła się godzinę 40 minut temu, zaczęła się takim wstępem, gdzie mi się jeszcze chciało, a teraz mi się chce coraz mniej i nie wiem, no mogę opowiedzieć choćby o tym, że to jest ważne też, bo po tych latach osamotnienia, takiej izolacji, jakby alienacji i poczucia oderwania, ludzie są spragnieni jedności, unifikacji, jakieś działania w grupie. No i to się w tym roku objawi poprzez protesty. Będzie się przekładać na coś sensownego, czy to będzie tylko takie na zasadzie, jak jest to, już tak powiem, dla działań wspólnych, że tak powiem. Coś one będą produktywne, coś będzie z nich wynikać, czy po prostu to będzie jakiś dopiero wstępny proces, że ktoś, nie wiem, zasiewa ziarno, że w sumie no, nie, wypadałoby coś się ruszyć, nie, razem. Przez ostatnie 18 lat od 2004 roku, przepraszam, do 2024 roku, jeszcze przez 2 lata, czyli przez 20 lat działania w grupie były bardzo utrudnione ze względu na to, że to było ponad nami, było bardzo silne i czuliśmy się samotni wszyscy i jakby ciężko nam było się odnaleźć nawzajem. Natomiast już ten okres nazywany ósmym, on będzie się kończył, zaczyna się dziewiąty, on już sprawia, że ta trudność w działaniu wspólnym, jakby w jedności, w grupie się zaczyna kończyć. Także coraz bardziej takie wspólne inicjatywy i grupowe pomysły, realizacje, przedsięwzięcia mają szansę na sukces. Natomiast tak jak mówię, no jeszcze troszeczkę te 2 lata nam to będzie ciążyć. No pewnie tak. Jeśli chodzi o samą naturę Tygrysią, to działanie poprzez zgromadzenie się ludzi na otwartej przestrzeni pod gołym niebem, których jednoczyć to będzie idea, cel wzniosły lub też wróg, czyli walka z jakimś tam złem. W rozumieniu społecznym złem, jakby powszechnym odczuciu, że to walczymy o dobro ze złem. Taka może być natura Tygrysa, natomiast to jest opisane heksagramem rocznym. Jest heksagram 13 Księgi Przemian, I Ching. Jest taka bardzo stara księga, starożytna. Księga wróżb, księga wyroczna, która nam taki heksagram na ten rok 13 dyktuje. To jest taka predykcja. Nie tyle podyktowanie, to jest predykcja, czyli przepowiednia. Tak? Natomiast jeśli zajdą wszystkie
wszystkie przemiany żywiołów, metafizyczne, wszystkie warunki zostaną spełnione. A to w roku tygrysa, który wnosi pewnego rodzaju boski porządek ze sobą, bo wszystkie żywioły roczne i wszystkie liczby kwadratu magicznego są na tych miejscach, którym one są jakby z definicji. Jesteśmy, wracamy do boskiego porządku w kwadracie magicznym w tym roku. To jak się ktoś interesuje, będzie wiedział, o co chodzi. A jak się nie interesuje, to jakbyś to mógł tak prościej wyjaśnić? No jest zapis tego, jak nam w najbliższym kosmosie planety, te zwłaszcza duże, Jowisz, Saturn, te, które mają wpływ na pole grawitacyjne Ziemi i w ogóle układ planet jest dynamicznym układem zależności w Układzie Słonecznym. Największe ciała, tak jak Słońce, podążają w swojej wędrówce przez Wszechświat, przez Drogę Mleczną, przez galaktykę, ciągnąc za sobą pozostałe te w Układzie Słonecznym obiekty, tak jak planety. No i my jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na ten model z góry, tak, że jest tam Słońce centralnie i widać te orbity. Albo drugie takie przedstawienie to jest takie jakby z boku w tej płaszczyźnie, gdzie jest Słońce i po kolei te 9 planet ustawione w jakiejś tam kolejności, proporcji, odległości, wielkości. Lecz my musimy na to spojrzeć jako dynamiczny taki model, gdzie Słońce jest pierwsze w ruchu, a reszta je goni na swych orbitach. Ciężko to jest wytłumaczyć, jak się tego nie zilustruje animacją, ale dla odważnych świat należy i tu zostawiam to Państwu. No i żeby to opisać, ludzie starożytni wymyślili to po prostu na liczbach, na kwadracie magicznym, który wynika z tego, gdzie jest Jowisz i Saturn. No jest to opisane liczbami, żeby łatwiej ogarnąć, one mają swoje znaczenie, je się zestawia, je się, po prostu robi się obliczenie. No i w tym roku ten kwadrat magiczny jest wszystko na swoim miejscu. Jest boski porządek jakby, porządek wszechświata. Czyli te możliwości, żeby ten heksagram 13, który mówi o wspólnocie, się zmienił, przekonwertował, jakby, żeby się dopełnił do tego, zrobił przemianę do jakby następnego stanu. I są ogromne te możliwości, jakby ten potencjał, że to się stanie. Jeśli my go transformujemy, ten 13 heksagram, no to niestety, ale mamy zawsze tutaj obraz wojsko, policja, mundur. Czyli ja tym manifestacjom w dłuższej perspektywie, a zwłaszcza tym, które w moim odczuciu i w mojej ocenie i w moich obliczeniach wyjdą w listopadzie, no to będzie wszędzie. Nie tylko w Polsce. Nie wiążmy z tego z żadnym marszem. Tak, no to jest staropolskie już w tym momencie działanie. Ale to będzie nie tylko u nas. To będzie jesień po prostu protestów. Protestów. Jesień. Po sierpniu. I one już są. Tak? Już to jest. Tylko, że skala będzie... nie jest taka. Będzie więcej. Okej, czyli, że na jesień będzie po prostu masowo, tak, a do jesieni będzie rosnąć. Oprócz protestów przeciwko sanitaryzmowi dojdą protesty przeciwko ubóstwu i inflacji i załamaniu gospodarczemu. I dojdą jeszcze antywojenne protesty albo protesty pokojowe. Czyli będzie po prostu tego typu temat tutaj, który nam ktoś chce realizować. Także jakby tych możliwości do tego, żeby ludzie się jednoczyli wokół walki ze złem, jest mnóstwo. Jakby życie je podpowiada i ten boski porządek, który wraca, no on powoduje to, że jakby transformuje ten 13 heksagram do innego, który jest opisany jako wojsko, jako mundur. Także spodziewam się, że to, że też starsi seniorzy, jak ich nazywamy, nie wiedzieć czemu, no ale że oni dojdą też jakby, dostaną taki łabędzi śpiew teraz, taki bis będą mogli zabisować. A jak to będzie trwało? No ten rok jest taki, że jeszcze premium, ale oni już się kończą, także jakby z definicji. Jakby ten najlepszy dla nich czas przemija. I zupełnie inne energie wchodzą później. Od 24 roku one już się manifestują od grudnia ubiegłego roku. Przepraszam, nie. Roku grudzień, 21 grudnia 2020, taka duża koniunkcja Saturna i Jowisza i od tamtej pory już są wyczuwalne, jakby ja mam namacalne dowody i postrzeganie tego, że już te energie dziewiątki
wchodzą. No, ale jeszcze jesteśmy w ósemce, jeszcze dziadki muszą zabisować, no i spodziewam się, że zrobią to w tym stylu, który znają ze swego dzieciństwa, młodości. No i niestety będą chcieli pewne rzeczy załatwić po prostu mundurem, bo tak mają, jakby są tego nauczeni, oni nie są skłonni do nowości, nie są elastyczni, są starzy ludzie kończący swoją drogę, którzy chętnie by wszystkich do grobu zabrali ze sobą. No nie doczekani ich. No także, no tak czyli muszę co, powiedzieć, czyli... no tutaj mamy, no, mamy pewnego rodzaju sytuację, która jest więcej niż pewna. Można na mnie teraz patrzeć jak na jakiegoś oszołoma, ale ja się to kompletnie nie czuję. I to wszystko będzie miało miejsce i zaistnieje. Czyli co, najbliższy rok dziadostwo będzie próbowało z nami pogrywać sobie siłowo? No już wiosna będzie trudna. Mhm. Już jest trudno, już. Tylko, że jakby ludzie nie mają tej świadomości, co się dzieje. Czyli oni sobie będą 14, 15, 16, kurwa, emerytury, tego rodzaju bzdury będą sobie... No to jest jakby system ustawiony, to jest biorą to jest tak. No, ale to, tak, wiesz, no to będą próbowali, wiesz, wziąć jak najwięcej, jak się zaczniemy buntować, to oni będą próbowali wyprowadzić wojsko i policję przeciwko nam. No tak. Problem polega na tym, że to wojsko i policja to nie są znaczy, wiesz, tam decyzje może podejmuje dziadostwo, ale tam na ulicy, wiesz, tam w tych szeregach, no to jesteśmy my. Tak samo jebani jak cała reszta, więc to mi się rozsypie. Widziałem ten film z tymi, co się tam plaskaczami okładają, wiesz, no jakby ja się nie czuję częścią tego. No to nie jesteśmy my tam po drugiej stronie w tych tarczach i pałkach i różnych takich, bo nie. Także absolutnie pokolenia nie zaliczam cię. Ale pokoleniowo to wiesz, no to po czyjej stronie oni ostatecznie staną? No, staną po stronie tych, którzy będzie wiadomo w pewnym momencie, że będą upadać? No nie, no w którymś momencie stwierdzą, że nie, no słuchajcie, nie możemy inwestować. No wiesz, no nie będą mówili, wiesz, nie będą stawali po stronie tych, którzy wiadomo, że już są na odchodnym, no to musi się kiedyś skończyć, tak? No musi w którymś momencie nastąpić ta transformacja, bo oni wybrą, tak? Tak, Mikołaj, masz rację, to jest ból tego dziadka, że on chce wszystkich do grobu wziąć ze sobą, bo jemu się nie udało, jemu nie wyszło. No tak, no to na pewno. No, to widać. Jakby w Polsce to jest tak czytelne, jak naprawdę małej ilości miejsc na świecie dziś, no bo Polska jest w pewnym sensie sercem tutaj Europy, a nawet świata. I jakby... Eurazji. Jesteśmy fraktalem, tak? Jakby jest to... większa całość z małych fragmentów, które są powtarzalne. W Polsce widać to jak w soczewce. No niestety tak. No i tutaj pod tym względem, no i też wiosna nie będzie łatwa. Już, to jakby ten mundur już się manifestuje. Wojsko dzisiaj w nocy, ogromne transporty poszły na wschód. Są eszelony, pociągi, sprzęt. Kiedy to się będzie te mundury, kiedy mają odpływ, że tak powiem? No one nie będą odpływać, one tutaj będą z nami zostaną na dłużej i jeśli dojdzie do jakiejś kulminacji, która faktycznie, bo na razie to jest tak, jak mówię, takie ryki, straszenie się i takie, no wiesz, no tak jak, no, jak to no tygrys tak, ryczy. Jak Morawiecki do tego, do Macierewicza. Tak, coś w tym jest. Natomiast Morawiecki jest kompletnie, będzie pogubiony w tym roku, bo on jest małpą, on nie rozumie wartości, którymi rządzi tygrys. I on dostanie najbardziej po tyłku i te wszystkie małpy tam, które są. Powiem tak, ryzyko jest, ale dopiero w 2024 roku. Bo wtedy jest to na pewno na konflikt i ten konflikt jakby jest wpisany w tamten czas. Natomiast te mundury, które są i ten scenariusz militarny jest bardzo potrzebny tym, którzy go pragną. Czyli tak jak to książę Wali mówił, że jest im bardzo potrzebny i byłby najlepszy. No to go realizują, bo ten, który realizowali, nie pyknął. No ewidentnie. W tygrysie nie da się tak łgać, kłamać, jak dało się w szczurze w 2020 roku. Nie jest to możliwe, bo tygrys jednak i ma przyzwoitość i poczucie sprawiedliwości, lubi jasne, klarowne zasady. I nienawidzi fałszu, obłudy i przede wszystkim korupcji. A ten system jest zbudowany na korupcji, czy to legalnej, czy nielegalnej, czy to są pensje oficjalnie, przelewy, czy to są pieniądze pod stołem, czy jakieś inne profity, ale jest to zbudowane wszystko na korupcji.
No, niestety, niestety. No To, tak. ale to w tym cyklu, już tak podsumowując może, bo powoli się zbliżamy do dwóch godzin. Kontekst jest taki, mojej wypowiedzi tutaj jest taki kontekst, że wszystko to są cykle małe i duże, które, no wiesz, no we wschodnim kalendarzu mamy 4719 rok. 4719, tam faktycznie ktoś to mierzy cały czas i robi korekty. I to nie jest tak, że to jest jakieś puste i pozbawione jakby sensu, tak? No i jesteśmy w... No skończy się okres ósmy, niedobry dla młodych, niedobry dla dzieci, dobry dla starych. Samotność go charakteryzowała i poczucie wyizolowania. Wchodzi dziewiątka, wchodzą kobiety w średnim wieku, fajne takie mamuśki zdrowe, które będzie im wszystko sprzyjać, będą czerpać życia. W średnim wieku to jest co? To, co 30-40? Czy co, no to zależy, w jakiej kulturze jesteś, bo w Afryce to będzie no w Polsce, 20-40, no, bo... a w Polsce to będzie między 30 a 50. No. No to mi pasuje, pasuje mi do tego, do biznesu mojego, modelu biznesowego, bo ja to właśnie głównie do nich będę się z tym biznesem kierował. Tak, to jest dobry klient na następne 20 lat, ale też trzeba pamiętać, że to jest klient emocjonalny bardzo. No jest. No jest, ale na to też mam kilka, że tak powiem. I pewnie się. No i to jakby też łatwiej będzie o współpracę i też wróci nam do nas ogień. I to ogień, no jakby patrząc za okno, w Tygrysie tego ognia jest mało, on będzie się tak wybuchowy, będzie się pojawiał, znikał, będzie eksplodował i zanikał. Lecz ja pamiętam, jak 24 lata temu w Tygrysie wodnym, dobrze mówię, ziemnym było w 98 roku, jak wyglądała zima, wiosna, ten moment. Ja pamiętam ten śnieg, ten mróz, ten śnieg i wiosna, która przyszła w kwietniu w połowie. A ja dzisiaj miałem zupełną wiosnę tutaj, energetycznie, ciepło, słońce. I pamiętam, jaki był ten Tygrys 12 lat temu, już ta zima była łagodniejsza, ale też trzymała dość długo. I dołożysz do kominka. Już dołożę. A tu jest gorąco jak w piecu, chłopaki. Nie, zimno. Gdzie jest zimno? Kaloryfery sobie proszę odkręcić u góry. Co wy gadacie do mnie? Odkręć sobie i... Zęby myć, aparat na zęby do spania. Jest bardzo późno. 10 godzina. Rano wstajecie. Ja robię nagranie tu z panem i dzięki, że mi pomogliście. No, także słuchaj, to jest dziewiątka, jest z nami aż do 2044 roku i wtedy kończy się duży 180-letni cykl. To, co było... Okej, okay. A kiedy się zaczyna? Kiedy on się teraz zaczyna? Czy... On się zaczął 180 lat temu, czyli łączymy to... Nie, ale to dziewiątka. W 2024 roku w lutym już wejdziemy w nią, jakby będziemy dziewiątkę. Się... Okej, okay. Będziemy się nią cieszyć i jakby smucić aż przez 20 lat. Dziewiątka jest korzystna, ale nie dla wszystkich. To jest raczej mniejszość. Profituje. Mniejszość ma ogromny sukces, ogromny dobrobyt, ogromną bogactwo i jakby to chodzi o sukces, jakby o splendor, poziom życia. Natomiast większość, dla większości to oznacza jednak szaleństwo, choroby oczu i przez kanał komunikacyjny, dostęp do głowy, do umysłów, utrata po prostu zmysłów poprzez kanał komunikacji wzrokowy, przejęcie ich umysłów, no, zombiaki. Też choroby oczu w związku z tym. No bo... Czyli będziemy właściwie mieli dosłownie rozdzielenie się na dwie cywilizacje właściwie. No, no tak, bo... w takiej proporcji powiedzmy 1 do 4, no. 1/5 do reszty. No, 20% ma szansę, a reszta jednak pójdzie po bandzie, wiesz, straci zmysły, także... No, myślę, że tak. Myślę, że to tak szacuję, że tak. Się też, ja już to obserwuję, że jednak ta świadomość naprawdę bywa przeróżna u ludzi. Jakby niektórzy są żywi, inni są. No. Czyli co? Czyli tak podsumowując, najbliższe 2 lata to jest czas, gdzie dobrze się przygotować, dobrze się wdrożyć, dobrze się, wiesz, zabezpieczać przede wszystkim, żeby te 2 lata gdzieś tam jakoś w miarę spokojnie przetrwać. Tak, no i potem będą też ten taki nerwówka będzie, bo to będzie moment przejścia, ale tak jak mówię, kobiety w średnim wieku opanują to.
Czyli dwa lata, tak, czyli teraz 2 lata inwestujemy w rozkręcenie projektów, żeby się kręciły. 2024 jesteśmy już przygotowani, wdrożeni, przetestowani, wiemy kto jest kim, mamy już jakieś zaplecze tam gdzieś tam przygotowane. Ja z tym samochodem, z tym robieniem samochodu się wstrzymam w takim razie przynajmniej do 2024. Samochody tak, no ale nie w tych ilościach, nie w takiej dostępności jak dzisiaj, bardziej luksusowy. Wiesz co, pomysł jest taki, żeby to była raczej produkcja nie tyle masowa, co właśnie bardziej dla już ten moment, kiedy samochód jest dostępny dla każdego się kończy i niektórzy sobie jeszcze sprawy z tego nie zdają. Transport zbiorowy, a samochody tak jak w latach 70., 80., a może nawet 60., no i dla nielicznych. Także no, wiesz, to jest konsekwencją tych przemian. Być może w Azji to będzie bardziej popularny środek transportu, natomiast u nas jednak rower elektryczny czy skuter. No zobaczymy, No, wiesz, jak ja tak sobie myślę, że jak wiesz, będę miał wiesz, najbezpieczniejszy samochód świata, no to myślę, że jest to jednak potencjał, żeby wiesz, żeby to gdzieś tam funkcjonowało. No ja na pewno chcę taki pojazd mieć, nie? Więc myślę, że znajdę też ludzi, którzy będą takim pojazdem chcieli się poruszać. Więc samochody sobie zostawimy na później. Te domy pewnie też. No na razie będę się skupiał na tych pewnie pierwszych 2 krokach, czyli po prostu ten ekosystem, jeżeli chodzi o branżę beauty i ten ekosystem, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no bo to jest podstawa. Jak ludzie będą mieli już więcej niezależności też takiej finansowej i energetycznej i będziemy wiedzieli, kto w ogóle, wiesz, gdzieś tam do nas dołączył, no to przez te 2 lata po prostu się skupimy na budowaniu zaplecza tak naprawdę ekonomicznego i takiego socjalnego, żeby tych ludzi, wiesz, odpowiednio już gdzieś tam zorganizować w ramach projektów. No i to jak będzie ta nerwówka, my już będziemy przygotowani, dla nas to będzie sygnał do startu i do uderzenia ze swoim tematem szerzej. I sobie wyjdziemy wtedy, wiesz, na szersze wody. No i co? No i mówię, że 20 lat będziemy te 2 lata tak naprawdę. No będziemy pod przemożnym wpływem pewnej sytuacji, która będzie silniejsza ponad nami i tyle. Powiem tak na zakończenie. Jeśli chodzi o ciebie indywidualnie, jak widziałem tą twoją datę przed chwilą, to ze względu na to, że jesteś tygrysem, to będziesz na afiszu. Ze względu na to, że jesteś przełamany tym zającem, bo jednak masz gigantyczny wpływ i nawet w odbiorze ciebie, ja już mam z doświadczenia 20 lat patrząc na ludzi z tej perspektywy, to ty jesteś rozmiękczony tym zającem. Zając farciarz ma dobry rok, czyli tu ci to pomoże, a polaryzacja in w dniu mistrzu czy w dniu urodzin, tak ty masz polaryzację, też jest bardzo korzystna, bo my mamy 2 razy yang polaryzację w roku, aż dążymy do równowagi, szukamy balansu. Także in zająca, in dnia mistrza ci pomoże. Możesz z perspektywy ocenić ten rok, że no, byłeś widoczny, patrzyli na ciebie, ale było dobrze i spadłeś bardziej na 4 łapy, ale dzięki zającowi. No jest to prawda. Jest to prawdopodobne, no wiesz, ono się bycie widocznym, no to na TikToku tam już ponad 2 miliony wyświetleń. Tak, i to się przedłuży. Więc to będzie trwać, nie? Więc raczej się spodziewam, że tak, że tam może być tego całkiem sporo. Mikołaj, ja już nie kończysz, wiesz, bo ja muszę. No, właśnie równo nam 2 godziny minęło, jest właśnie 22, to tak planowałem właśnie. No jasne, super. No to dzięki w takim razie. No tak widzę. Ja jeszcze nie mam tych zobowiązań, więc mogę się skupić na biznesie. Dobra, dobrze, Michał, no to dzięki serdeczne. Dzięki za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich tutaj słuchaczy, widzów. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.